Walka dla mnie to jest największe rozczarowanie gali pod względem widowiska. Tak jak jeszcze Zony trenował 3 miesiące, tak Norbert, który trenuje tam 2 czy 3 lata, spodziewałem się więcej. Ja wiem, że jak ja będę walczył, to też wszyscy przyjdą, spodziewałem się więcej, dlaczego taka słaba technika, ale nie, no jak już trenuje ktoś 2-3 lata, to ja i zarówno jak oglądałem media trening, jak w walce, mam takie wrażenie, że on nie potrafi wyprowadzać ciosów, nie potrafi kopać. Więc dużo trenował, nie wiem co robił na tych treningach. Walkę koniec końców wygrał przede wszystkim parterem, nie oszukujmy się. Zony chyba za bardzo się skupił na tym, żeby mieć fajną sylwetkę. Ja tutaj betowałem, że Zony wygra. Dlaczego? Bo Norbert czy na tych swoich filmach, czy na tych tarczach nie wyglądał zbyt dobrze. I miałem też takie rozumowanie, że te walki to przede wszystkim psycha i wydolność.